Halo, halo, witam. Ostatni dzień naszego pobytu. Jesteśmy na tym właśnie falochronie, o którym mówiłem, na którego końcu można spotkać delfiny. Są już ludzie, którzy chcieliby je spotkać, a my już je widzieliśmy. I to kilka razy nawet. Delfin jak delfin. Ładny, przyjemny, miły w dotyku. Miły w dotyku. No są tutaj, no nie wyskakują tak jak na tym pięknym zdjęciu w powietrze, ale górną płetwę czasami widać. No i tak jak wspomniałem, ostatni dzień naszego pobytu, dokupiliśmy sobie pół doby z uwagi na to, że wylatujemy dopiero o 17.45. To jest właśnie Alfanar, widziany właśnie z tego nasypu, nie jak to nazwać. Tutaj jest taki właśnie, wpływa się jakby do tej zatoczki, gdzie jest plaża numer 2. Czyli ta tutaj. No mówię, tutaj akurat bardzo mało ludzi, bardzo mało chętnych, bardzo płytko. To co wspomniałem, no i nie ma tych fal, więc nie ma tej frajdy z wody. No i tutaj jest, mówię, taki przesmyk, którędy wpływają sobie statki albo wycieczkowe, albo takie rybackie. No, tam mamy drugi ten nasyp. To już jest od strony Rotany. Brakuje tylko mostka, byśmy byli z nimi połączeni, także tak powiem, taką krótszą drogą. No, rowery, jak wspomniałem, są. Dzisiaj jest wyjątkowy klasy rower. The best lady bicycle. Nie ma to tamto. Choćby wyrozumiali. No i niestety chciałem pokazać te delfiny. W sumie jak tu jechaliśmy, to było je widać z daleka, ale niestety jak będziecie mieli okazję tu przyjechać, to na pewno zobaczycie je na żywo, bo dość często się pojawiają. Tak jak wspomniałem, dzisiaj lekko pochmurnie. No ale dopiero co zjedliśmy śniadanie, a że ostatni dzień to zrobiliśmy to dość szybko, jest 8.07, czyli tak naprawdę jeszcze wcześniej, jeszcze jest trochę czasu, żeby się rozpogodziło, aczkolwiek chyba najbrzydsza pogoda od czasu całego pobytu. No i co jeszcze? Smutno, smuteczek. Do zobaczenia, hej.